Witam bardzo serdecznie szanownych Państwa radnych na końcowej sesji roku 2017, a więc tej sesji, która tylko zajmuje się sprawami regulacji budżetowych, a więc nie będzie to długa sesja, tylko po prostu, żeby to wszystko z końcem roku pozytywnie ułożyć. Otwieram 37. posiedzenie sesji Rady Gminy. Witam bardzo serdecznie, witam pana wójta, witam panią skarbnik, witam media, witam szanownych państwa radnych. Z tego co wiem, otrzymali wszyscy zaproszenia na dzisiejsze posiedzenie, bo na ostatniej sesji były rozdawane, a więc tutaj nie powinno być żadnych kłopotów. Nie wiem, co się dzieje z panem Cieślakiem, gdy zostało wysłane listem poleconym. Na ten czas nie ma zwrotki, nie wiem i trudno mi tu się określić. W dzisiejszych obradach bierze udział 13 radnych, tak jak mówię, pan Wasilewski się zważał, nie wiem, co się dzieje. Czy są uwagi co do porządku obrad? Prosi o głos pani skarbnik. Prosiłabym o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają w ubiegłym roku budżetowego 2017. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi jeszcze do porządku? Nie widzę. Może przegłosujemy. Może ja taką uwagę mam, bo to nie dotyczy tylko tej sesji, tylko w ogóle, żeby sprawy różne przed interpelacjami były, nie na początku, bo my zajmujemy się takimi sprawami drobnymi, a później poważne sprawy są omknięte, jak to się mówi. Sprawy różne powinny być po przyjęciu. Taka moja propozycja. My ten temat głosowali i taka była wola zgromadzonych. A więc to nie jest wymysł mój, tylko zgromadzonych. No ale żebyśmy to zmienili. Czy dzisiaj? Dzisiaj to niech już będzie, jak jest tak, tylko na przyszłość proszę nawet to przegłosować, czy tą decyzję podjęła Rada i Rada może to zmienić. Bo się nie sprawdziła. Tak jak przy przyjęciu budżetu, tośmy dwie godziny, ponad dwie godziny o bzdurnych sprawach nieraz rozmawiali, a poważne sprawy budżetu później zostały tak. On gdzieś także wyszedł i cię oszukał, bo na jego prośbę byś to zrobił. Czy są uwagi? Nie widzę. Pozwolicie, zadam pytanie odnośnie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i ten punkt byłby pod punktem czwartym literką A. To jest za takim wprowadzeniem. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. To jest przeciwny. Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Przegłosujemy cały porządek. Kto jest za przyjęciem porządku w takiej wersji, którą tu Państwo otrzymali, z tym dodatkowym punktem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że starym zwyczajem, jak tu jest ten punkt trzeci, sprawy różne, w naszym gronie tutaj pan wójt może nam przedstawić tematy, jeśli Państwo będziecie mieli jakieś tematy. Nie jest to długa sesja, a więc pozwólmy sobie na dalszy. Bardzo proszę panie wójcie o przedstawienie informacji.
Króciutko, bo drodzy Państwo, patrząc z punktu widzenia, co Państwu mogę przekazać, takie z najważniejszych rzeczy od ostatniej sesji, to chciałbym troszkę powiedzieć na temat, chociaż ja po nowym roku, jak będzie pierwsza sesja, to dam takie obszerniejsze sprawozdanie z działalności Rady Społecznej przy FZ-Sławach. Ostatnio dwa spotkania Rady były i tu chciałem Państwu przekazać jeszcze taką informację, która na pewno wszystkich interesuje, bo jak wiecie Państwo, funkcjonowanie szpitala i szpital podlega pod starostwo powiatowe w Sochaczewie. Pani starosta jest przewodniczącą Rady Społecznej i prowadzi obrady Rady Społecznej SPZ Sochaczew. I muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio tak wiele niepokojących rzeczy w szpitalu się działo ze względu na to, że brak jest obsady. Chciano uchwałą opinię uzyskać z Rady Społecznej odnośnie likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego. Często na co się nie zgodziliśmy, uratowano ten oddział. Oddział istnieje, funkcjonuje, natomiast z mniejszą obsadą. Są tam pewne zmiany, ale istnieje. Udało się to uratować. Teraz jest następna sytuacja, która znów się jakby nawarstwia odnośnie funkcjonowania szpitala. Jest sytuacja nieciekawa, jeżeli chodzi o finanse, bo jak wiecie Państwo, wszędzie tych pieniędzy brakuje. Nie tylko brakuje lekarzy, obsady, ale brakuje też i środków na tak zwane odtwarzanie potencjału gospodarczego, czyli inwestycje, zakup wyposażenia, remonty. I tutaj proszę Państwa, ostatnio na konwencie wójtów, jak który się odbył w Teresinie, już Pani Starosta zaznaczyła, że znów gminy by musiały zrzucić się taką składkę, bo tam przydzielone jest, Pani Skarbnik, dałem takie pismo na następnej sesji, na początkowej takiej sesji, która będzie i ja tam dam dłuższe sprawozdanie, bo dobrze by było, żeby też wszyscy usłyszeli mieszkańcy, bo wiecie, to jest szpital, który blisko jest, to jest po pierwsze. Po drugie, jak jest, tak jest, ale gdyby doszło do likwidacji czy do upadku tego szpitala, to byśmy wszyscy odczuli, bo chcemy co mówmy, ale jest to najbliższy szpital, gdzie ten pierwszy jakiś ratunek, chociaż wszyscy tam niby narzekają, każdy tam, ale jak proszę Państwa, jak jest jakaś potrzeba, wcale nie jest tak źle. Jeżeli chodzi o na przykład sprawy związane z ortopedyczne, to tutaj bardzo fachowość duża lekarzy, którzy przyszli z Warszawy, dyrektor pozyskał, dyrektorzy tu pozyskali tych lekarzy i od kilku lat było zadowolenie, że nawet z Warszawy przyjeżdżali i tutaj operacje były. Chociaż my żeśmy tu blokowali, bo mówimy najpierw nasi, a później z zewnątrz. Ale proszę Państwa, tam każdy ma jakieś swoje dojścia. I była taka sytuacja, że wiele osób podobno z Warszawy operacje przechodziło w Sochaczewie i byli wszyscy bardzo zadowoleni. Co się okazuje? Proszę Państwa, nie wiem, ja Państwu przedstawiam tylko jedno. My już w tym roku do szpitala dołożyliśmy 10 tysięcy, tak Pani Skarbnik? Przekazaliśmy? W tym roku. W tamtym roku przygotowaliśmy tą pompę i kurzy. No, ale w tym roku była dotacja. 10 tysięcy. Nie. W tamtym roku zakupowaliśmy zakup pompy infuzyjnej dwustrzepawkowej. Ale to też było. No to może. Tak. No, nie będę się tego. Tylko widzicie Państwo, wcześniej jeszcze, jak Państwo pamiętacie, też było jakieś dofinansowanie. Też żeśmy tam pomagali. Jeszcze na wcześniejszym też było. No i proszę Państwa, ja nie twierdzę, ja Państwu tylko przedstawiam taką propozycję, że na nowo jest taka właśnie tutaj prośba. Na pewno takie pisma przyjdą, będą skierowane. Ja mam nawet już tak, ile na którą gminę, ile przypada środków, które by należało przekazać, żeby tam właśnie coś kupić. Co mnie to zastanawia i ja to powiedziałem i tam na Radzie i to Państwu mówię, że to nie jest pomoc taka, która spowoduje, że utrzymamy szpital. Proszę Państwa, szpital to jest 62 miliony złotych. 62 miliony budżet szpitala. Z tego 95% to są uposażenia.
to są utrzymanie całej tej instytucji, w którym jest szpital. A reszta to są płace przeważnie związane z tym. Na inwestycje właśnie tam brakuje tych środków. Nie wiem, Państwo się tutaj zastanowicie, jeżeli przyjdzie i taka potrzeba, ja nie mówię, że nie, jeżeli będziemy widzieli, że jest taka potrzeba, natomiast ja to nie uratuję szpitala. Szpital, jeżeli nie będzie miał obsady, a już brakuje się emerytów, emerytowane pielęgniarki zatrudnia, bo brakuje pielęgniarek, nie mówię tam ale położnych pielęgniarek, lekarzy. Młodzi lekarze teraz strajkują, tam mają za niskie płace, godziny, nie można im godzin dodatkowych. Przecież z tego tytułu związane są wiele jest problemów i z zarządzaniem tego szpitala wcale nie jest takie proste. Wczoraj dyrektor nam przedstawił, byliśmy tam chyba ze 3 godziny. No jest sytuacja taka troszkę dziwna. Natomiast jeżeli chodzi o te tak zwane wsparcie czy dofinansowanie, to będziemy się tutaj po nowym roku zastanawiać. Na pewno żadna rada nie ma w budżecie pieniędzy takich, nawet nie można zabezpieczyć pieniędzy takich, które mówią, trzeba spisać porozumienie i takie środki na ten cel, proszę Państwa, przeznaczyć. Jeżeli chodzi o takie inne sprawy, to proszę Państwa, chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o sprawie, że ostatnio jest sporo spraw związanych z tak zwanymi środkami, które niby mają trafić do samorządu poprzez inwestycje drogowe, tak zwanych komponentów. Okazało się, że sejmik województwa mazowieckiego wycofał się z tych komponentów, będą tylko komponenty dla powiatu. Prawdopodobnie mają być dodatkowe. Było możliwość składania wniosków na ten rok do końca października. Już może starostwa składać wnioski. Ja tutaj cały czas chodzę o tą ulicę Wyzwolenia, gdzie prawdopodobnie starostwo ma w planach w budżecie zaplanowaną tak zwaną inwestycję wprowadzoną do planu i tutaj chodziłoby o to, żeby jakieś te pieniądze dodatkowe, nie tylko 50% z gminy i 50% powiat, ale żeby można było pozyskać takie pieniądze z zewnątrz. Mnie to cieszy, jeżeli na przykład są możliwości pozyskania z zewnątrz, no to dobrze, żeby się te pieniądze. Z tego co mi wiadomo, prawdopodobnie komponenty sejmik wycofał, nie będzie na razie, na dzień dzisiejszy komponentów na dofinansowanie dróg gminnych, a będzie tylko dofinansowy powiatowy. No może te powiatowe drogi faktycznie stają się teraz gorsze od gminnych. To by było tyle odnośnie tego powiatu. Ja chciałem tylko jeszcze Państwa poinformować o jednej rzeczy. Pogoda jest jaka jest. Ja Państwa radnych i sołtysów na ostatniej sesji prosiłem o to, żeby udrażniać te tak zwane rowy, które kiedyś były rowami, a obecnie są pozasypywane, co jest bardzo utrudnione ze względu na pogodę. Proszę Państwa, Rafał dzisiaj był u mnie tutaj, ja mam zgłoszeń, chyba 12 zgłoszeń mieliśmy odnośnie nieprzejezdności dróg. Faktycznie, ja wczoraj objechałem trochę, miałem chwilę czasu, bo musiałem być i troszkę pojeździłem po tych niektórych, przepraszam, przedwczoraj, po tych niektórych drogach, no jest tragicznie, ale jak proszę Państwa dzisiaj znów pada od samego rana i całą noc, proszę Państwa jakiś sens jest, ja mówię do Rafała, daj sobie święty spokój, troszkę poczekaj, jak obecnie, po świętach już było bardzo ładnie, już można było w niektórym miejscu dowieźć tego tłucznia. Tego tłucznia to nie to, że my kupiliśmy, ale bierzemy. Wzięliśmy 14 przyczep plus jeszcze na pociągu, na te zjazdy i tam do Państwa jeszcze Drzewieckich na Bieniewie, bo tam nie szło dojechać po przekopaniu sieci położenia linii tej wodociągowej, no była tragedia. I tutaj się ratowaliśmy tym, no ale okazuje się, że proszę Państwa, to jest wszystko kropla w morzu. Jeszcze staramy się i tutaj znów Sławek Jędrzejczyk nam podpowiedział, że jest materiał dość dobry i to jest faktycznie lepszy. 10 przyczep zostało znowu przywiezionych, dużych,
na plac i Rafał ma do dyspozycji. Jak powiedziałem wam wcześniej, jeszcze 10 przyczep tak zwanego, to nie jest les, to jest szlaka tak zwana, to jest coś takiego jak dobrze wypalony węgiel i też chcielibyśmy tego, taki pan Orliński z Janowa ma tutaj nam 10 przyczep tego przywieźć, miał dzisiaj przywieźć pierwsze dwie, ale okazuje się, dzwoni do mnie, że tam jest też podobno, gdzie to jest składowane bardzo mokro i nie chcą go wpuścić, prawdopodobnie dopiero po nowym roku nam dowiedzie. No i będziemy się ratować, ale proszę państwa, jest tragedia wszędzie. Jak ja patrzę, że woda idzie przez drogi, sobie porobiła tak zwane odejście, gdzie wypłukało drogę na Brzozowku, nie ma tutaj radnego Przemka Wasilewskiego. Proszę państwa, normalnie z pól woda spływa i robi swoje koryta. Ludzie sobie nie dają rady, w sadach pompują wodę, wypompowują, co nic nie da. Bo jeżeli nie będzie miało odejścia, okazuje się, że Jeżówka wczoraj jest pełna. Prawie, że tam zamiast być, to przybyło tej wody, czyli z pól woda tutaj schodzi. Kanał Brzozów stał się drążniejszy, jest lepiej, ale nie jest źle. Już dobrze idzie i ładnie schodzi, bo poodkrywano niektóre i to my robimy, odkrywamy niektóre tak zwane, ale znów jest bardzo narzekania są na bobry, że przychodzą tutaj do mnie ludzie i strasznie na te bobry. No z bobrami to się nic nie wygra, nie tego. No one są, trzeba albo je gdzieś przewieźć na Wisłę, albo wywieźć gdzieś połapać, bo to się nic innego nie zrobimy. Bo proszę państwa, bobry to mają to do siebie, że tam gdzie będzie dużo wody, to one będą. Wody odpływają, nie można powiedzieć. Pompownia też chodzi i tutaj wodę ściąga. We Wiśle nie ma za dużo wody. Natomiast tragedia ze szczegółową, z melioracją szczegółową. Nie wiem, co my zrobimy, to znaczy my, ludzie, bo to nie jest nasze, to są ludzkie. Tak, ale pani radna, patrząc z punktu widzenia, żeby ratować to, co jest na polach, bo wiecie, ludzie ziemniaków nie wykopali, kukurydzy nie sprzątli, buraki jeszcze w niektórym miejscu są na polu, w sadach mówią, jeżeli tu mi zerwali z sadownikami, jeżeli woda postoi rok czasu na sadzie, to sadu nie będzie. A rejon tutaj od Paulinki, Zalesie, Brzozówki, Brzozowce, to wszystko pływa, praktycznie pływa, to nie to, proszę państwa, u nas nad Wisłą jest też tragicznie, ale jeszcze nie jest tak jak tutaj. A tutaj jest naprawdę, nie idzie wjechać. Drogi rozwalone, nie ma dojazdu, ludzie nie mogą wyjechać, ludzie strasznie płaczą. Nie wiem, co będzie, natomiast trzeba się ratować tym i prosić wszystkich, co jest tylko możliwe, żeby odprowadzać te wody do tych cieków, jak kanał Brzozów, kanał Giżycki, Jeżówka. Przecież mamy te kanały naprawdę w dość dobrym stanie. Nie są one zapuszczone, tylko ludzie zaniedbali trochę, że na przykład na takim Wołyńskim w rowie do nart jest nawywalanych tyle gałęzi, że teraz z wody ludzie dopiero te gałęzie wydostają. No to nie teraz pora, nie teraz czas. Trzeba było nie wrzucać tych gałęzi. Tam niektóre gałęzie już leżą 4-5 lat, bo byliśmy to, one są już spróchniałe, zdrewniałe i zgniły prawie. Także to tyle by było z mojej strony. Ja tylko jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, że na pewno na początku stycznia, czyli sesję tutaj przewodniczący uzgodnicie, czy uzgodnimy, kiedy będzie sesja, to więcej informacji, bo mam jeszcze takich kilka informacji. Ja tylko państwa informuję, że praktycznie mamy pozakończany rok tak w miarę, bo nie mogę powiedzieć, że na 100%, bo najgorsze jest to z tą wodą. Ale proszę państwa, zostało nam tam tylko końcóweczki, jakieś oznakowania i to zostawiamy właśnie, jak widzicie dzisiaj państwo, uchwałę w niewygasach, żeby nie wypłacać wszystkich środków pieniędzy, bo nie możemy, bo jak musimy rozliczyć, do maja mamy rozliczenie tego wszystkiego, ale proszę państwa, ja się boję o jedno, boję się znów o oczyszczalnie przydomowe. Niemożliwe będzie przy takiej pogodzie, bo tak to już byśmy wchodzili w marcu, na pewno luty, marzec już można by było wchodzić i robić te oczyszczalnie. Proszę państwa, ja sobie nie wyobrażam, żeby z tymi oczyszczalniami wejść.
Kiedy wejdziemy, trudno powiedzieć, ale musimy do sierpnia. Do sierpnia, do września, proszę Państwa, to zrobić. Jak będzie tak mokro, to się nie będą problemy. Ja po prostu aż się tego wszystkiego obawiam. Cieszę się, że z tą wodą już tutaj się uporaliśmy. Jest przejście, udało się przejść firmę, która biła się pod tymi jeżówkami. Tam jest około 200 metrów przecisku, gdzie wykonano ten przecisk odpowiedniej te przez skały. Trzy razy maszyna stawała, ale podobno poszło to i będzie połączenie, czyli już cieszy. Ale będziemy przerabiać dokumentację ze względu na to, że jest to odchyłki, są chyba 12 czy 10 metrów jedno od drugiego i trzeba całe pozwolenia od nowa, wszystkie pozwolenia jeszcze załatwić. Co jeszcze Państwu chciałem powiedzieć? Wiecie Państwo, że mówiłem, że powstaje już zamiast zarządu melioracji, przysłał już tutaj marszałek, przepraszam, może nie marszałek, ale delegatura z Płocka przysłała podziękowanie za współpracę odnośnie zarządu melioracji urządzeń wodnych, jest likwidacja tego ciała, powstają te Wody Polskie, jak to będzie się, jak od stycznia ma to funkcjonować, jak to będzie działać, trudno tutaj Państwu więcej nie mogę na ten, było jedno takie szkolenie, gdzie wysłałem tutaj Mirkę, bo nie mogłem sam jechać, proszę Państwa, ale tam było tak lakonicznie tylko powiedziane, że no powstaną, gdzie będą struktury, jakie będą funkcjonować, to dopiero po nowym roku będzie wiadomo. Wiadomo, że zostaje Włocławek, prawdopodobnie będzie oddział jakiś w Wyszogrodzie. W Sochaczewie to już będzie zarząd, ale będzie inny, bo do rzecza Bzury to już będzie inny odcinek, inny sposób powiązania. Jak to będzie funkcjonować, trudno powiedzieć. Oni Wody Polskie będą miały wszystko, i przeciwpowodziówkę, i kanały na utrzymaniu, i proszę Państwa, jeszcze tak zwane oddziaływanie w strukturach tych tak zwanych melioracyjnych. Ja się tylko obawiam o jedno, czy nie należałoby się zastanowić, żeby jakieś dokumentacje, które są w Sochaczewie, one chyba nie zginą, bo tam jeszcze te struktury zostaną, to czyli archiwum zostanie, bo jak wiecie Państwo, szczegółówka, szczególnie melioracje, mapy melioracyjne i naniesienia wszystkie, to są w Sochaczewie i tam można było jechać się z tym posilać. Mam nadzieję, że tego nikt nie zabierze, tam będziemy mogli skorzystać z tego, bo jak wiecie Państwo, to na przykład teraz korzystaliśmy z takich map w rejonie Giżyc, bo tam w Giżycach nie wiedzieliśmy, jakie tam są jest przebieg odwodnień, szczególnie tutaj od szkoły, bo tam też zalewało i prawdopodobnie te melioracje są poprzerywane. Wiecie, one zostały też i poprzerywane przez wodociągowanie gminy, ale i ludzie sami pouszkadzali ze względu na to, że teraz jak się sadzi sady, to proszę Państwa, wszyscy wiercą, robią otwory tak zwane świdrami. I prawdopodobnie te szczegółówki zostały tak poszarpane, że po prostu te zasuwiska wody, jak widzicie Państwo, woda nie odchodzi. Tam nawet gdzie jest zmelerowane, to po prostu woda stoi. Czyli to by należało po prostu to poprawić. I to tyle z mojej strony. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Umówmy się, że jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to w interpelacjach to załatwimy. W tej chwili proszę Pani Skarbnik o przedstawienie projektu. Więc zacznijmy od pierwszego projektu, to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, wykazu wydatków, które nie wygasają w ubiegłym roku budżetowego 2017. Projekt przygotowany w uwagi ustawy o samorządzie gminy, ustawy o finansach publicznych. Rada Gminy w Głowie ustala to następuje. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z ubiegłego roku budżetowego 2017, tam będzie. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków oraz ustala się plan finansowy tych wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 z niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu czytamy, że organ samorządowy, jakim jest gmina, na podstawie artykułu 263 może w drodze uchwały wyodrębnić wykaz wydatków niewygasających w ubiegłym roku budżetowego, określając jednocześnie ostateczny termin dokonania wydatków.
Ustala się następujący wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. I jest to 14 415 zł z przeznaczeniem na 20% płatności związanej z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego dla budowy stacji uzdatnienia wody w miejscowości Lubartka. Powyższą kwotę zabezpiecza się na wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę stacji uzdatnienia wody. Środki zaciągnie się na sfinansowanie umowy zawartej w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane jest wydatkowanie środków do dnia 30 czerwca 2018 roku. I druga sprawa to jest sprawa związana z wodą i kanalizacją, czyli zadanie rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłów. Kwota 196 968 zł. Są to środki pod wykonawcę, został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Środki zabezpiecza się na sfinansowanie częściowe umowy z wykonawcą. Planowane jest wydatkowanie środków do dnia 30 czerwca 2018 roku. Dziękuję. Otwieram dyskusję co do projektu. Na komisji nie było uwag co do tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pozwolicie, że przegłosujemy projekt powyższej uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. I w paragrafie pierwszym ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków oraz ustala się plan finansowy tych wydatków z wyodrębnieniem wydatków państwowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się obwodowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i z Panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Uchwała została przyjęta w tym momencie. Proszę o zmianę budżetu. Zmiany w budżecie dotyczą przede wszystkim zwiększenia dochodów bieżących budżetu o kwotę 96 tysięcy złotych oraz zmniejszenia dochodów bieżących budżetu o kwotę 42 500. Dochody budżetu ogółem po zmianach to 27 259 265 zł. W paragrafie drugim czytamy, że zwiększy się wydatki bieżące budżetu o kwotę 109 300, zmniejszy się wydatki bieżące budżetu o kwotę 61 500 i zwiększy się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 5 700. Po czym wydatki budżetu ogółem to wartość 30 074 989 zł. W paragrafie 3 czytamy, że wprowadza się zmiany w załączniku 7, czyli załączniku inwestycyjnym. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu o kwotę 96 tysięcy dotyczą zwiększenia planu z tytułu podatku od nieruchomości kwota 20 tysięcy złotych, wpływów podatku od środków transportowych 50 tysięcy złotych, w zakresie usług przedszkolnych 6 tysięcy złotych, w zakresie wpływu z usług ze stołówki szkolnej 10 tysięcy złotych, rozdział wpływy z różnych opłat 5 tysięcy złotych, to są wpływy z opłaty środowiskowej i wpływy z usług na hali sportowej 5 tysięcy złotych. Łączne zwiększenia 96 tysięcy złotych. Zmniejszenia planów, czyli wartość 42 500 dotyczy zmniejszeń w zakresie odsetek na wodzie, dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych 15 tysięcy, wpływy z różnych opłat w zakresie administracji publicznej 2,5 tysiące złotych, wpływy z podatku od nieruchomości 10 tysięcy złotych, to są osoby fizyczne, odsetka terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 tysiące złotych i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 8 tysięcy zł. Zmniejszenia wydatków bieżących budżetu kwota 61 tysięcy 500. Te zmniejszenia wydatków dotyczą zmniejszenia planów w zakresie oświaty i wychowania działu 801 na łączną kwotę 25 tysięcy zł. I to są zmniejszenia dotyczące wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, funduszu pracy, zakupu pomocy naukowej, zakupu usług pozostałych. Łącznie dział 801 oświata i wychowanie 25 tysięcy zł. Kolejne zmniejszenia dotyczą działu 852 i 855 na łączną kwotę 36 tysięcy 500. Są to zmniejszenia w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego, w zakresie świadczeń sprawowanych w zakresie pomocy społecznej. Dotyczą zmniejszenia planów na składki na ubezpieczenie zdrowotne 2,5 tysiąca złotych, świadczenia społeczne 14, świadczenia społeczne 5 tysięcy, wynagrodzeń osobowych 5, zakup usług pozostałych 10. I zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 109 300 dotyczą zakupu usług ramowych, remonty dróg gminnych, czyli tutaj usuwanie ubytków na wierzchni asfaltowych, naprawa dróg 50 tysięcy złotych, zakup materiałów wyposażenia w zakresie Urzędu Gminy 5,5 tysięcy złotych, zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na materiały do elektryki, materiały wykończeniowe OSP Łaziska 8 tysięcy złotych, oczyszczalnia ścieków, zakup energii 5 tysięcy złotych, zakup usług pozostałych, czyli utrzymanie czystości i porządku, dodatkowy kontener 2800 zł i zakup usług remontowych, czyli oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego 38 tysięcy zł. I zwiększenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę 5700, to jest zwiększenie planów 3700 z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla szkoły podstawowej w Brzozowie Starym, gdzie plan po zmianach to 1100 kwota i zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym dla szkoły podstawowej w Brzozowie Starym wraz zakup wraz z montażem, zmniejszenie 3700 łącznie plan po zmianach 13700. Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego. Jest tak, uchwała została przy jednym przyjmującym głosie przyjęta z tym, że z uwagą dotyczącą zakupu tych wyposażenia do tej kuchni. Z tym, że wójt tam wytłumaczy, o co to chodzi, czy jak, bo były uwagi, że tak przeznaczone i cały czas się tam jeszcze dokłada tych finansów do tego zakupu. Także z tą uwagą zostawiam. Dziękuję bardzo. Rozumiem. Panie wójcie, może chwilę. Ja otworzę jeszcze dyskusję. Mm-hmm. Może ktoś zabierze głos, to razem już wspólnie na wszystkie pytania pan wójt odpowie. To może, otwieram, może panie dyskusję odnośnie projektu powyższej uchwały. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Proszę. Nie widzę. Panie wójcie, proszę. To dobrze, tak, proszę państwa, ja wiem, bo tutaj pani skarbnik przecież na poprzedniej sesji już była ta dyskusja na temat, zresztą na komisjach byście państwo omawiali tą sprawę związaną z zakupem tych tak zwanych piekarników, ja to tak nazywam, i tego pieca. Proszę państwa, no wyszło na to, że ten piec, zgłoszenie było najpierw ze szkoły podstawowej w Iłowie. To było już chyba zaraz na samym początku rozpoczęcia roku szkolnego, czy nawet przed rozpoczęciem, ale żeśmy ociągali, bo ze względu na to, że nie wiedzieliśmy jak i ile, na ile nas będzie stać, bo to był początek roku szkolnego, budżet, jak wiecie państwo, funkcjonowanie po likwidacji gimnazjów, nie wiedzieliśmy jak się zamkniemy z tymi wszystkimi kosztami. Ale proszę państwa, jakoś to wszystko się tak pokierowało, że tam jakoś z tym wychodzimy. Natomiast tutaj mnie niepokoi jedno, że państwo mówicie o Brzozowie. W Brzozowie już funkcjonuje kuchnia elektryczna, kuchnia, którą po remoncie w 2000 bodajże
2009 czy albo 2008 roku, czyli to jest 10 lat, proszę Państwa, żeśmy kuchnię zmienili z kuchni, z tak zwanej kuchni, bo tam była kuchnia zwyczajna, tam nie było żadnej kuchni, na elektryczną, ze względu na to, że te elektryczne urządzenia się też tak samo starzeją, jak i gazowe. No i przyszło na to, że tam awarie zaczęły następować awarie. No i dyrektor zgłaszał te awarie raz, drugi. No i doszliśmy do wniosku, że nie ma co remontować albo tam naprawiać, tylko trzeba kupić nowe. I to jest to. Jeżeli chodzi o wyposażenie kuchni, czy w Jułowie, czy w Brzozowie, to nie mamy tutaj większych problemów. W Brzozowie tylko to, że ta kuchnia elektryczna, na którą nas namówiono, kuchnia elektryczna, w ogóle cała kuchnia tam jest elektryczna, zasilaniem elektrycznym. Wiecie, że tam jest bardzo duże zużycie energii. Może zmieni się to przy założeniu tej fotowoltaiki i założeniu pompy ciepła, którą planujemy w 2018 roku wykonać. To, proszę Państwa, obniży nam koszty, bo jeżeli nie, to, proszę Państwa, należałoby tą kuchnię przebudować na kuchnię gazową, jak jest w Jułowie. W Jułowie kuchnia gazowa jest o wiele tańsza. Brzozów wykonuje też dodatkowe usługi dla szkoły podstawowych w Giżycach i w Kapturach. Jak wiecie Państwo, tam też są zupy przygotowywane i zgotowane na ten. Coraz więcej jest tak zwanych posiłków wydawanych też i w Brzozowie. Nie tylko, bo mówi się, że Jułów dużo tam też, nie wiem, ja chciałbym, bo wiecie Państwo, to jest takie trochę w jakiś sposób chodzą dyskusje i do mnie dochodzą, że a po co tam dajecie, a może tam nie dawać. No proszę Państwa, nie można tak, bo dlatego, że raz, że te kuchnie przygotowują te posiłki nie tylko dla szkoły, dla tych szkół, ale jeszcze i na zewnątrz. I jak potrzeba, na przykład jeżeli teraz byłem do Rzymki w tym roku, to też ten Brzozów przygotował posiłek dla nas, czy dla potrzeby Urzędu Gminy. Jeżeli tam jest jakaś jeszcze potrzeba, to też korzystamy z tych usług. I tutaj w jakiś sposób tam to funkcjonuje. Także, proszę Państwa, ja na ten temat więcej nic nie będę się wypowiadał. Tego są dyrektorzy. Dyrektorzy zarządzają tymi kuchniami, zarządzają tam w sposób taki, że chyba też nie naciągają, tylko w razie potrzeby. No taka jest potrzeba, my staramy się, żeby wesprzeć czy pomóc. To tylko tyle z mojej strony, a tutaj to, jeżeli to ja bym prosił przewodniczącego komisji, jak jest coś niejasne, to zaprosić dyrektorów, dyrektorzy na ten temat powiedzą. Ja wiem, że potrzeby kuchni są ogromne i wymagania ludzi są też niesamowite, jak i w Jułowie ostatnio po tych, proszę Państwa, takim jakiś było, nie wiem, tu ludzie do mnie przychodzili, że a to niesmaczne, w ubiegłym roku okazywało się, że a to kompotu nie było, a to tam jakieś coś niesmaczne, mamy przychodzą, dzieci nie chcą jeść, trzeba zmienić tego. Proszę Państwa, tam każda intendentka ma pewien zakres, co z czego i jak można wykonać. Wiecie, ja uważam, że za te pieniądze, które tam są wykonywane, te posiłki, te zupy, nie mówię o płatnych i o drugich daniach, ale proszę Państwa, to takich cudów to tam nie ma, bo dlatego, że po prostu te posiłki są bardzo tanie. Ja chodzę nieraz, jak pójdę i mnie poczęstują, chociaż rzadko, ale ja dwa razy w roku, może nieraz trzy, to mnie te zupy to tak smakują. No ja nie mogę tego zrozumieć, że coś niedobre. Wiadomo, że dzieci są różne, różne mają smaki, każdy jeden, jemu pasują kluski z serem, a drugiemu nie pasują. No taka prawda, tam są te dania takie delikatne, tam nie ma jakichś takich dań, żeby... Ale nie można też, proszę Państwa, powiedzieć, że one są niesmaczne. Bo mnie czy w Brzozowie, czy tutaj w Jułowie, jeżeli na przykład jestem, a mnie tam czasami poczęstują od czasu do czasu, to proszę Państwa, ja uważam, że ja jestem pełen podziwu, że za te pieniądze można wykonać takie jedzonko. O, tak trzeba to powiedzieć. I tutaj proszę Państwa, cieszmy się z tego, że to kosztuje. To też nie można powiedzieć, że proszę Państwa, jest coś. Czy z naszej strony, z budżetu gminy, do funkcjonowania kuchni
dokładamy, bo to jest zadanie, przecież nie na to subwencji nie otrzymujemy. Wiecie Państwo, że subwencja nasza to się opiewa tylko praktycznie na wynagrodzeniach. To pokrywa, a dowóz, funkcjonowanie kuchni, utrzymanie, remonty, to wszystko spoczywa na budżecie gminy. Dlatego mówię, że 3,5 miliona trzeba dołożyć z budżetu gminy na to, żeby te wszystkie jednostki, czyli te przedszkola, o których tak, no, wymagania są bardzo duże, bo ja teraz, proszę Państwa, ostatnio jak mi przychodzą tutaj mamy, no niby wszyscy zadowoleni, no ale proszę Państwa, jeszcze by się przydało kółko jakieś taneczne, przydało się, żebyśmy angielski sfinansowali z budżetu gminy. Nie, proszę Państwa, tańce, żebyśmy, bo to też by się przydało, żeby tych dzieci od mała, żeby gmina dołożyła. No proszę Państwa, na dzień dzisiejszy naprawdę nas na dużo więcej nie stać, bo jeżeli zaczniemy dokładać, to na inwestycje nie zostanie. Przecież może się to odbywać, to trzeba rodzic nie zapłacić. O! Tak jak jest w innych przedszkolach. W przedszkolach to raczej wie, to wszystko jest, ale teraz się nie tak, jak na przykład chodzi tam na zajęcia dodatkowe jakieś tego, to płaci się za wszystko. A nie. Ale proszę Państwa, u nas rodzice nie płacą za przedszkola. Co to są za pieniądze? Za wyżywienie tylko. Jak niech idą do Schaczewa, w Schaczewie 600-700 zł trzeba zapłacić za przedszkole, zresztą my zwracamy za kilku dzieci. To pani skarbnik niech powie, ile my... No jest na przykład wartość, już przyszła teraz za dziecko na przyszły rok 8 tysięcy, no. I to jest odpłatność za, nie chcę strzelać, ale na przykład już za przyszły rok, czyli po nowym roku, styczeń, tam nie wiem jakie miesiące, no. Ale ponad 8 tysięcy. Pomyślcie Państwo, jaka to jest różnica, a my te 150 zł rodzice tam płacą jakieś tam grosze jeszcze i za wyżywienie. Mówicie, można Panie Wójcie, tutaj temat pojawił się już wcześniej na komisji budżetowej z panią skarbnik, też tak rozmawiałyśmy, że wydatki olbrzymie w oświacie i czemu nie szukamy oszczędności, na przykład właśnie na funkcjonowaniu tej kuchni. Czemu nie przerobienie na instalację gazową? Jak tutaj pani skarbnik powiedziała, olbrzymie pieniądze na prąd. Tak, ale czemu się nie pochylić nad tym? Nie, tutaj akurat pani radna ma rację, my się nad tym zastanawialiśmy, natomiast patrząc z punktu widzenia założenia tej instalacji, bo tam ma być 20 kW bodajże, a tam 10 kW jest przydział mocy czy 15, bo takie jest zapotrzebowanie. Przeważnie kuchnia funkcjonuje w dzień. Ja uważam, że na razie nie róbmy tutaj, bo wiecie, że przerobienie na wszystkie pozwolenia, same pozwolenia, postawienie zbiornika na gaz i przerobienie zakupu, wyposażenia całej kuchni, to jest w granicach, będzie 50, może około 100 tysięcy złotych, proszę Państwa. I patrząc z punktu widzenia wydawania tych pieniędzy, to ja uważam, na dzień dzisiejszy bym szkoda by było. I poczekajmy, zobaczymy, jak to zacznie. Na początku są wydatki, ale potem to się zwraca i są oszczędności. No nie wiem, czy się zwróciłoby tak. Ale wujcie, ja też w tym temacie. Uważam, wujcie, że się zakupuje taki zbiornik gazowy, by przerobił tam ogrzewanie na gaz i przerobiłby tę kuchnię na gaz. Gaz jest niedrogi, tylko musimy mieć swój zbiornik. I wtedy wybieramy sobie dostawcę, który jest tańszy. Bo jeżeli bierzemy w Dzierżawę zbiornik, jesteśmy związani z jednym tym, którego mamy zbiornik. I on nam ceny nie wyprawia. Ale gaz jest niedrogi, gaz już dostają w Rzeszym roku dwukrotnie. Także na gaz w tej chwili, wujcie, to jest rewelacja. Ja wiem, ale kochani, i ogrzewanie, i wszystko. Całe zrujnowanie wszystkiego musi być, jeżeli chcemy instalację. Ale ja mówię, że to kupić jutro, ale pomyślmy, że jeżeli ta kuchnia gazowa, ta elektryczna, ona wytrzyma 5-6 lat, nie remontuje się, nie wytrzyma tego, i on nie remontuje, to trzeba znowu na podstawę, to takie urządzenia nas nie interesuje. Bo gazowe piecyki kupić do gotowania na te gary, to nie są drogie, to nie są drogie urządzenia. Ważne, że ważne. Przerwę, kolego, bo jeśli mamy wejść tą fotowoltaikę,
No to byśmy porozumieli, byśmy się... To będziemy płakać, ja ci przypominam. Spotkamy się za 10 lat i będziemy płakać na fotowoltaiką. Na tych pompach... Jaki jest pobór mocy na kuchnię i co jest w stanie fotowoltaika wyprodukować? Jest elektryk. Jest elektryk. Nie wiem, to Pesza powiedz, słuchaj, w ubiegłym roku założył wójci i chwali sobie, że Rumunia ma też elektryczną i też bardzo dobrze mu to funkcjonuje. Teraz mu się bilansuje, nie dokłada do... Ale wójcie, bo energia nie będzie tanieć, to będzie drożej. No do góry. I musimy się w tym liczyć. A gaz tanieje. Mogę ja wstawę przyszłość, to też nie wiadomo jak. Zobaczymy. Trzeba być na razie. Ja to bym chciał, żeby zbiorniki takie jakby tam postawił na tych... Tak, żeby działki mogły korzystać z tego gazu, i dowozić gaz, tak jak tak wspominałeś kiedyś o tym programie, że można by było tam takie coś pomyśleć. Panie proszę Państwa, bo jeżeli tu mówimy o gazie, to trzymajmy się jeszcze trochę. Firmy rozmawiają, my cały czas mamy kontakt tutaj z tymi firmami, które chcą wejść na gazyfikację tak zwanej gminy, tylko jeszcze nie wiedzą, jakie to rozwiązania, w którym kierunku pójdzie. Czy Gąbień będzie połączony, proszę Państwa, przez Słubicę i czy pójdzie gaz przez Grozów do Tohaczewa, natomiast tam się nie mogą dogadać z Kołki, bo nie ma szkółka prywatna. Ale prosiłbym o uwagę, bo nie będziecie później wiedzieli. To są dwie różne rzeczy, jeżeli mówimy o połączeniu nitki gazowej Tohaczew z Gąbinem. Tam jest spółka prywatna, tutaj jest spółka państwowa. I proszę Państwa, to nie jest takie proste połączenie. Lepszym chyba rozwiązaniem dla gminy, dla Iłowa, by były te tak zwane zbiorniki i stacje gazowe przy tak zwanych osiedlach czy miejscowościach. Bo wiecie, gazu długo jeszcze nie będzie na wsi. Naprawdę, wiecie, może taka wieś jak Grodów, Giżyce i Jufta, to się zgadza. I czy taką sieć budować na przykład nad Wisłą, na Ładach czy na Schodole, to do tego nie dojdzie. Jeszcze bardzo, bardzo długo. Także tutaj być może ten gaz, ja wcale nie mówię, że nie, przyszłość w tym jest. Natomiast nie pakujmy pieniędzy swoich, bo może przyjdzie, że na działce w Grodowie po szkoły będzie stacja gazu, która będzie dla całej miejscowości Grodów. Poczekajmy jeszcze z tym. To się wszystko zmienia, wiecie jak. Na dzień dzisiejszy to tak jest i na razie musimy wytrzymać. Wytrzymaliśmy te 15 lat, tam postanowiono po prostu dlaczego elektryczne. Ja pamiętam jak to było, bo przecież my tutaj byliśmy. Stwierdzili, że jest bezpieczniejsze i czyściejsze. No i przekonano nas tym, że bezpieczniejsze. A okazuje się, że w Iłowie postawiliśmy zbiornik gazowy dłębny, co tam się nie chciano zgodzić wtedy, a tu w Iłowie jest przy gimnazjum zbiornik, którego nie widać. On tam jest w tych krzakach, tutaj niech kolega Andrzej powie, tam jest zbiornik gazowy zagłębiony. Tutaj można było to w taki sposób zrobić i ten zbiornik służy dla tej kuchni tylko, bo już nie można było z tego zbiornika podłączyć kotłowni. Bo kotłownia znów jest zadolona i tam podobno nie można też by było z tego zbiornika skorzystać dlatego. Także widzicie, to są też jakieś oddziaływania. No tutaj bardzo ładnie w Iłowie nam funkcjonuje, natomiast też wszystkie kotły, piece, inne rzeczy się starzeją. My cały czas w Iłowie wymieniamy, czy gazowe, czy elektryczne, to jest to samo. Przechodzi 10 lat, mija okres gwarancji, ewentualnie się przepala i trzeba wymienić. Ale mówimy o eksploatacji, takiej o kosztach utrzymania. Także tutaj, to ma zwolić, że można było... Ale bo tak samo w domu, kupicie kuchenkę mikrofalową, to ona wytrzyma 10 lat czy 12, później ją trzeba wymieniać jak wszystko i to jest normalne. Teraz te urządzenia nie wytrzymują tyle. Natomiast urządzenia gazowe są tak, na pewno tańsze. No to tutaj koleżanki... Czulibyśmy na pewno, że jest fajnie, to fajnie. Ale jak fotowoltaika będzie, to tej energii będzie wytrzymać. Ja bym się panowie nie czy są jeszcze uwagi z energii opatrzymy? Tak, ale to nie jest krok do... Nie widzę. Pozwolicie, że w skrócie przedstawię projekt uchwały Rady Gminy Iłów z dnia 29 grudnia 2017 zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Iłów na rok 2017. W paragrafie pierwszym uchwale budżetowej Gminy Iłów
na rok 2017, numer 125 na 25 na 2016 Rady Gminy Iłów z dnia 20 grudnia 2016 wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 96 tysięcy, zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 42 tysiące 500. Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie 27 259 265 tysięcy 70 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017 pod nazwą dochody. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki bieżące budżetu kwotę 109 1300 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 61 500 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 700 zł. Ustala się wydatki budżetu w ogóle wysokości 30 074 989 zł. 35 groszy. W tym wydatki bieżące 24 miliony 761 161 zł. Wydatki majątkowe 5 313 827 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017 pod nazwą wydatki. W paragrafie 3 wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017 pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 nieobjęte załącznikiem nr 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przejdziemy do punktu następnego. To, co zgłosił radny Krakowiak odnośnie spraw różnych, chciałbym, żeby to przedyskutować i przegłosować, żebym ja miał oparcie już w pracy na rok 2018. Może ja. Proszę o głos radny. Uzasadnię, że sprawy różne powinny być najpierw interpelacje radnych i zapytania, ale to już po uchwałach, po przyjęciu uchwał i dopiero sprawy różne. Dlaczego o tym mówię? Ostatnia sesja czy komisja, znaczy sesja wspólna w sprawie budżetu, to zajęło nam sprawy różne 2,5 godziny. A na przyjęcie budżetu, to jest sprawa bardzo ważna, 30 minut zostało. I dlatego tym uzasadniam, że jak ktoś chce się wygadać, jak ktoś chce ciekawostki uzyskać na sesji, bo to później po sprawach różnych i przerwa, to już wiele tam i sołtysów, zaproszonych gości nie ma. I kiedy są sprawy najważniejsze, to nie ma zaproszonych gości, nie ma sołtysów, no radni zostają z obowiązku. Dlatego uzasadniam, że sprawy różne powinny być po uchwałach, jak to się mówi. Nie na początku, bo to zabiera dużo czasu, a są omawiane nieraz takie sprawy, mniej ważne, można by powiedzieć, bo wszystkie sprawy, które poruszane są ważne, ale mniej ważne. A na przykład sprawy ważne, uchwały, czy uchwalanie budżetu, czy zmiany w budżecie, później są, tak jak to się mówi, pojechane po łebku, no można by tak określić. To jest, tym uzasadniam, żeby, nie to, że nie ma spraw różnych, będą tylko pod koniec sesji. Dziękuję. Kto chciałby jeszcze głos zabrać? Ja muszę zabrać.
Prosi o głos radny Cieślak. Panie przewodniczący, ja się z taką tezą zupełnie nie zgadzam, ponieważ no właśnie, skoro tyle czasu zostało poświęcone na sprawy różne, to znaczy, że to jest bardzo potrzebne, no samo ze siebie, jeżeli by ten czas no nie był tak wykorzystany, no to by się w parę minut zakończyło obradować. A tu chodzi na pewno Państwo myślicie o tym, żeby na przyszłość, na sesję już zmienić z powrotem do tego systemu. Nie, ja mówię, dla mnie jest to dużo, dla opozycji jest to dużo trudniejsze. Tak, wspólnie uważam, żeśmy zmienili. Ja zabiegałem jeszcze przed Przemkiem Wasilewskim. I są tysi, jest coś takiego, słuchajcie, jest coś takiego, że obradami jest człowiek zmęczony, że nie trwa jakieś godziny. A na samym początku to najważniejsze jest skupienie i wtedy możemy czymś zainteresować. Nie wiem, że sprawy ważne to mogą być. Ważniejsze sprawy się omawiają wczoraj. Jak ktoś ma... Nie ma dzisiaj pana Przemysława Wasilewskiego, który był pomysłodawcą tego. I wydaje mi się, że to trochę tak jakby za jego plecami teraz robimy woltę. W każdym razie to, że uzasadnienie pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, że sołtysi wychodzą, to cały czas nie jest żadne uzasadnienie, bo sołtysi przychodzą, pobierają dietę swoją, i ich, przepraszam, obowiązkiem jest być. Do końca. Do końca. I to, że oni, przepraszam, troszeczkę są rozczyszczeni ci ludzie i przychodzą sobie i wychodzą, bo podpiszą listę, no to przepraszam bardzo, nie jest w porządku. I troszeczkę może należałoby zdyscyplinować sołtysów, a nie zastanawiać się nad zmianami w porządku obrad, a nie ma Przemka i no, myślę, że dzisiaj to nie jest czas na. Ale ja uważam, że jak jest to na końcu te sprawy różne, to wynika jeszcze też z obrad, niektóre sprawy wynikają. I jak zakończymy to wszystko, ale nikt nie ogranicza czasu na sprawy różne, bo mogą trwać i później 3 godziny. I 3 godziny. To nie mówi się, że tylko mówimy o tym, że na przykład więcej czasu nieraz poświęcamy sprawom różnym, bo zaczynamy różne sprawy. To się nazywa różne sprawy. A nieraz nie przedyskutujemy danej uchwały, na którą powinniśmy poświęcić też chwilę czasu, może więcej. Na dobrą sprawę to jest tak, że nie ma wyraźnego podziału między sprawami różnymi, a interpelacjami, zarówno radnych, jak i zapytaniami. A naprawdę to kolejność według mnie powinna być taka, że sprawozdanie pana wójta. Później są interpelacje i zapytania sołtysów i to jest jakaś kolejność, chronologia. Pan Smith wtedy się odnosi do tego, o co pytaliśmy, zainteresowani. No i tyle, no dalej do obrady. Ja powiem tak szczerze, mnie nie przeszkadza, czy my będą w tym, czy będą na końcu. Bo wytrwały jestem się, że do końca na sesji. A niektórzy korzystają tak, że sprawy różne były i idą do domu. Ale to i tak pójdzie. Ale dlaczego my mamy mówić o sołtysach? My mówmy o nas, bo jesteśmy dzisiaj wśród rady. I to miało miejsce tutaj pod dziesiątki. Cieślak radny prosił właśnie przewodniczącego. Odbyło się sprawy różne, zabrał się i poszedł. Nie głosował za niczym. No tak. No bo tak było. My mówimy o czym. I to pomysłodawca, który wcale nie był dobry pomysł. Ten pomysł trzeba zmienić, bo niejednokrotnie się pomysł. Ale chociaż się usprawiedliwia i mówi to po ludzkim głosem, że potrzebuje usprawiedliwiania. Pani prawnik wyraźnie mówiła, wy stosujcie przepisy prawa, a nie co Cieślak robi. Jeżeli by był taki obowiązek, to bym to robił. Pani wyraźnie tu prawnik była, nie ma takiego, jego przełożeniem i radnego każdego co
jego wyborcy. Tak, to nam decyduje, czy on jest, czy go nie ma, a nie... O czym my mamy mówić w sprawach różnych, jak jeszcze nie skończyła się sesja i nie wiadomo, co będzie zrobione, jakie wnioski poszły, co gdzie ma być, a nie już mamy sprawy różne. Jeśli nie są przygotowani, pytają o to, co wynika z sesji. Ale dla mnie, jeżeli te sprawy różne są na początku... Bo niepotrzebnie tutaj kopię kruszymy. Tutaj popieram zdanie pani radnej Bernard odnośnie zwołajmy komisję rewizyjną, niech ona się ustosunkuje, a później... To ma komisja rewizyjna do tego, no pomysł to tak, zadał pomysł i się nie sprawdził przed rok ten pomysł. Właśnie się sprawdził. Wie pan co, komisja rewizyjna, właśnie bardzo dziękujemy, szkoda, że tak już przy okazji. Szkoda, że sołtysi dostali, panie wójcie, kalendarze z bardzo ładnym logo gminy, natomiast radni dostali super kalendarze, tylko bez tego. Bez loga. No tak. Ale mogę ja powiedzieć, bo w tamtym roku państwo mówiliście, że jest logo, a kalendarze są puste, bo nie ma nic w środku. To w tym roku... Ale rozmawiam z przewodniczącym. Na każdy dzień macie państwo odnosienie do tego, czy do urzędu skarbowego się składa jakieś deklaracje, tak, co się powinno, czego się nie powinno. Z tyłu jest anotacja odnośnie administracji, tak. Macie wszystkie informacje, ale nie ma logo, ponieważ tam nie mogliśmy zrobić tego. No akurat rozmawiałam z pewnym Wasilewskim, który załatwiał już kiedyś takie kalendarze i sam mi powiedział, zero problemu, trzeba było po prostu dać znać i zrobiliby logo. Ale to nie ważne. W każdym razie, panie Jakubie, w tymże kalendarzu, o którym mówię, jest bardzo dużo materiału poświęconego komisji rewizyjnej. Po co jest komisja i jak powinna pracować? I między innymi tego typu rzeczy załatwia komisja rewizyjna, więc niech pan nie mówi, co to komisja rewizyjna, bo ten obyczaj, że dwa razy w roku się spotykała, to był dawno i był niestety bardzo nietrafiony. Proszę panią, to, że pan przewodniczący rady na ostatniej sesji panią tak pięknie podniósł do góry i powiedział, że pani przeprowadziła kontrolę w sprawie wydawania pieniędzy Unii, które tam pozyskała. Więc ja jeszcze raz powtarzam, pani żadnej kontroli nie miała ale prawa przeprowadzać, tylko i wyłącznie miała pani możliwość wglądu do dokumentu. Ale ja nie a proszę panią, pieniądze wydane z budżetu były bardzo idealnie i dobrze, bo mówiła o tym pani skarbnik. Panie przewodniczący, jeszcze raz powiem głośno, to co już mówiłam parę razy. Pan Jakub Ziętara, przepraszam, ma jakąś wizję świata i absolutnie nie słucha tego, co inni dookoła mówią, tylko coś sobie. Ja mówiłam państwu jasno i wyraźnie. To nie była kontrola Unii i UW. To było zupełnie co innego. Dostał pan materiały z tego. Jeżeli panu bardzo zależy i chce pan, żeby odpowiedni organ przejrzał te dokumenty, ja naprawdę chętnie zgłoszę te nieprawidłowości. Nie wiem, czy pan wójt będzie zadowolony i panu za to podziękuję. Proszę panią, pani powiedziała, że zaleczeń na dwie strony. Przyjmuję. Proszę pani. Mało tego, dopowiem tylko jednym zdaniem. Jeśli naprawdę, Jakubie, zależy ci na funkcjonowaniu w tak dobrym stanie Unii i UW, to zapisz się, a będzie to niedługo czas podjęcia decyzji, żeby radni wzięli tam, mieli miejsce swoje, zapisz się. I wtedy będziemy rozmawiać o tych działaniach w odpowiednim terminie. A to znaczy, to mam się zapisać? Zapisz się wtedy do komisji. Może na ciebie padnie Może wspólnie ze mną. Ale ja nie powiedziałem, że nie. Do czego? Ale proszę pana, ja krótko tylko, słuchajcie, dajmy sobie spokój z tym, bo dlatego, że tego nie rozwiązamy. Ja patrząc z punktu widzenia w Unii to potrzebni są ludzie do pracy, a nie do tak zwanego doradzania, rządzenia i rewidowania. Bo wiecie, patrząc z punktu widzenia, ja wiem, że i zgadzam się z tym, że niektóre rzeczy trzeba poprawiać, natomiast trzeba wszystko zrobić, żeby niektóre rzeczy nie rozwalić, bo wiecie, łatwo jest coś zniszczyć, rozwalić. Taka sytuacja była, proszę państwa, mogę powiedzieć państwu w Sochaczewie. Też, porozmawiajcie, co tam było. Nie, i co? Panie wójcie, rozpieprzyli, teraz nie mogą być członkiem
Nie wiem, kto był, mnie to wcale nie interesuje. Ja tylko wiem jedno, że łatwo jest coś mówić, coś zrobiono źle. Trzeba wysłuchać tych tak zwanych dobrych rad, wyciągnąć z tego wnioski i robić, żeby nie było gorzej, tylko żeby było lepiej. Natomiast nie rozwalać. No nie rozwalać, bo słuchajcie, wiecie co, tutaj parę osób już przyszło do mnie zdenerwowanych, powiedzieli, że rzucają to wszystko i co, to by się rozwaliło. A wyniki mamy, jakie mamy, one są dobre. Niech te chłopaki nie chodzą, kurczę, jak ja patrzę 30, prawie 4, niech Andrzej powie, bo on tam często jest na sali i często jest na Orliku. To wyobraźcie sobie, tam jest 40 chłopaków, którzy biegają, latają, się zajmują tym, nie pójdą po przystankach. Jest tu i na przystanku w Iłowie taka grupa tych starszych, którzy do Unii nie należeli, nie byli w klubie, oni teraz samochodami jeżdżą i się spotykają, bo nie mają gdzie. A to ci przychodzą, bawią się na hali, nie idą pod kiosk, nie idą na przystanek, nie jeżdżą po przystankach. Tych chłopaków nie widać, proszę Państwa, nawet są, mają takie jakieś inne podejście. I ja uważam, że to jest aspekt wychowawczy. Nie chodzi już o te 100 tysięcy, bo proszę Państwa, 100 tysięcy mieć do budżetu, a nie mieć, to też jest dużo. Natomiast jeżeli to jest dobrze spożytkowane, to za kilka lat może te chłopcy, ci chłopcy, niektórych z nich, jak i dojdzie do jakiegoś, nie wiem, bo patrzę, że niektórych nawet kupują już w Wiśle Płock, gdzieś jeszcze tam grają z tych starszych. Niech Andrzej tu powie, o Włowiczu, przejęli niektórych przejął tutaj ten, ten młynarz tam. Bo dlatego, że po prostu on tam płaci więcej. Niech te chłopaki tam sobie się bawią. Panie wójcie, niech nie jest przeciwny sportowi. No i po pierwsze. Ja wiem. Mówiąc szczerze, bo ja odnoszę takie wrażenie. To jest moje takie zdanie. Jak byłem oddelegowany na 4 lata do zarządu, nikt mnie nie zaprosił, tylko był kolega Waldek. I na tym rzecz polega teraz, że każdy się właśnie denerwuję, bo ja już to mówię. Coś się dzieje, to nie wiadomo, ale no dobra, dajcie pieniądze, tylko dajcie. Ale żeby nam ktoś powiedział wtedy, przez te 4 lata, co się działo. Sprawozdawczość, przecież to nie jest nie, tak tutaj to macie rację, oczywiście, to ja wiem, ja tak zaraz mówię. Tak, zapraszam. A każdy się tak nadążał i Bożyński to jest niedobry, Gorzyński jest niedobry, ani razu nie byliśmy proszeni. No, jesteśmy oddelegowani jako oczywiście. Powinniśmy wiedzieć nawet, co się dzieje, jakie tam są... Prawda, oczywiście, że tak. To otwarcie sezonu zakończenie sezonu... Wspólnym sposobem to jest urządzenie. Tylko. Nie, ale nie tylko zakończenie, bo tam jest trakcie, powinno być... Ale tutaj jak dyrektor hali powiedział, poszedł mój do jednego sponsora i dał 50 zł. No, przepraszam. Takim sposobem to ja mogę też być. To 50 zł. Kaszor, ale chodzi o to, panie wójcie, że nie wiem, kto ma jaki cel, żeby opowiadać właśnie takie historie, że radna Bartosz, jak i radna Bernard są przeciwne sportowi. Wręcz przeciwnie. Nie jest przeciwnie. Jeżeli dalej będą prowadzili na przykład tak księgowość, to ten klub będzie w kawałkach. I nie, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby to wszystko stanęło na nogach, a nie na głowie. Żeby chociażby skarbnik brał na siebie odpowiedzialność, podpisał wszystko, co trzeba. I tyle. Są jakieś zasady i trzeba się ich trzymać. A jeżeli ktoś mówi, że ktoś, kto chce, żeby stało coś na nogach, jest przeciwny temu, no to jest chore po prostu. Tak, ale proszę Państwa, Pani Radna, jest i Pan Orzesze, przepraszam, chce, żeby mu pomóc i żeby wyprowadzić to na prosto. No i dobrze. I ja to rozumiem i nie widzę powodu, żeby ktoś atakował, że ja jestem przeciwny. Proszę Państwa, podobna sytuacja jest z wszystkimi stowarzyszeniami, ale dajcie mi jeszcze coś powiedzieć. Proszę Państwa, zmienia się, zresztą, o, jest przykładem, kto był wczoraj na spotkaniu, był i przewodniczący, i tu Jakub, chyba był i Waldek też, stowarzyszenia wszystkie, jak straże, które prowadzą działalność, przerabiają pieniądze, muszą pełną dokumentację, pełną księgowość prowadzić, proszę Państwa. I jest to dylemat i problem. I tutaj Pani Radna ma rację. Trzeba się nauczyć prowadzenia tej księgowości. Natomiast Państwo pamiętacie,
jak było do tej pory. Teraz jest przynajmniej dokumentacja, ona nie jest może taka, jaka jeszcze powinna być, bo też tu kobiety się uczą, ale dałem osobę, która jest pracownikiem, ma wykształcenie, ma przygotowanie, niech się uczy. Bo ja uważam, że ona jest w stanie, żeby to dobrze zrobić i poprowadzić. Tylko mówię, niech się uczy, niech słucha i niech poprawia to, co jest źle. I tu się zgadzam z panią radną Dorotą Bernard. Ale ona już to prowadzi dobrze, bo ma teczkę założoną. Proszę państwa, wszystkiego. Wiecie państwo, jeżeli są datki jakiejś typu, bo tak było. Tutaj to nie kolega Andrzej powie. Jeżeli tym chłopakom coś chce się dać, to trzeba dać, żeby podatek odprowadzić, bo tu chodzi o te podatki. Proszę państwa, ja tu powiedziałem, że nie można tego omijać. Wiecie, to nie jest jakiejś wielkiej sumy, to jest 12-18 zł. Ale urząd skarbowy powiedział, i jeżeli ja zwróciłam uwagę na to, że na podstawie kartki papieru nie wypłaca się nikomu niczego. Nie, ale na podstawie delegacji, ja mówię, można w inny sposób. No więc dokładnie, podejść do sprawy można na wiele sposobów. Czy to będzie stypendium, czy to będzie nagroda, to nie ważne, ale nie może być to świstek papieru. Zresztą rozmawiałam z panem Andrzejem, pan Andrzej to konsultował też, że to nie tylko mój wymysł. I sam pan doszedł do tego, że skarbówka może się przyczepić. I jeżeli jest małoletni, to się nie przyczepi do małoletniego. Przyczepi się do rodziców. A rodzice będą wtedy bardzo wdzięczni, że muszą składać korektę PIT-u. No tak, ale chłopaki tego nie rozumiem, moi drodzy. Ja byłem też na spotkaniu z tymi chłopakami. Zresztą ja tu dziękuję też koledze Andrzejowi, bo Andrzej się bardzo mocno interesuje i tu wspiera i pomaga, bo wiem przez tyle lat, bo wiecie, pięknie jest tak mówić, jak to ładnie wszystko funkcjonuje, ale ogarnąć to w jakiś sposób. Ja wiem, że tak, chłopaki niektórych nie stać było na buty. Słuchajcie, matki, ojca nie było stać, żeby buty kupić. Jaka była sytuacja? To albo prywatny sponsor jakiś musiał kupić, ewentualnie tam trochę z budżetu dołożono, czy dał, bo też nie mieli na te buty. Były takie sytuacje. Źle było też, bo niektórzy te buty mieli kupione, drugi powiedział, a ja nie miałem kupionych. Przychodził do mnie i z pretensją, bo były takie, bo tak było, no Andrzej dobrze też. I wiecie, też były pretensje, także to jest trudno naprawdę ogarnąć i dogodzić. Natomiast, proszę państwa, zróbmy wszystko, żeby to funkcjonowało, poprawiajmy wszystko. A na pewno będzie i społeczeństwo, i dzieciaki będą z tego zadowolone. Nie mówię dzieciaki, bo to są już dorosłe chłopy niektóre. Szanowni państwo, jeśli można, w ostatnim czasie dużo się mówi w środkach masowego przekazu, że 1,5 miliona kontrahentów musi zmienić działalność księgową. I tu nie ma co dyskutować. To jest wręcz obligatoryjny obowiązek, bo Urząd Skarbowy nas rozliczy i dlatego trzeba to szybko zrobić. Bardzo szybko to zrobić. I nie ma sensu tu dyskutować. Jeśli ktoś pokaże błąd, to trzeba go naprawić. W tym celu, przepraszam, została powołana Krajowa Administracja Skarbowa, panie Jakubie. A Krajowa Administracja Skarbowa jako nowy twór organizacyjny chce się wykazać po prostu wynikami. I oni będą trzepać po kolei wszystko, bo taka jest ich rola. I dlatego między innymi te straże, nie straże, wszystko. Straże, nie straże. Tam, gdzie są dotacje z budżetu państwa, to jasna sprawa jest taka, czy z budżetu państwa, czy z budżetu gminy, czy powiatu. Tam, gdzie idą pieniądze publiczne, to Krajowa Administracja Skarbowa jest zobligowana do tego, żeby to przetrzepać. 5 lat trzeba trzymać. I 5 lat się trzyma. I głowę trzeba spuścić. I głowę się spuszcza, panie Jakubie, i patrzy się tylko, jeżeli ktoś chce pokazać, gdzie jest błąd, to się krótko naprawia. Szanowni państwo, odnośnie tych spraw różnych. Czy mamy się spotkać jeszcze w komisjach, czy jako przewodniczący komisji i wyciągnąć jakiś konsensus z tego, czy wprowadzamy, czy zmieniamy, czy dzisiaj głosujemy?
moim zdaniem zagłosować, ale jak przegłosuje Rada, że będą te sprawy różne, no to będą na porządku. Ja mówię o rozsądzie. Więc powiedz mi, jak ty byś chciał? Na problemu ja mogę cię ominąć i już nie masz problem. No po feriach chyba, bo przed 15 to już są nie. Ja sądzę, że na przykład... Mówmy się tak, że gdzieś na godzinę pierwszą planowałam obiad. To co, mam przyzwolenie Protokół jeszcze i ja mam jeszcze dwie sprawy takie. Znaczy, jedna sprawa to pomoru świń. Nasza gmina jest strefą zagrożoną i z naszej gminy nie chcą w ogóle przyjmować tuczników. Jesteśmy w kontakcie. Jakie to jest wyjście, bo... Dzisiaj rozmawiałem z koleżanką, która te sprawy prowadzi. Agnieszka Rozkosz będzie organizować spotkanie i będzie udział brała pani lekarz weterynarii powiatowej, a więc te wszystkie sprawy zostaną tam omówione. Tu Tereska podpowiada, że to 15. 12. Aha, 12. No właśnie. No dobrze. Będą zaproszeni hodowcy. I jeszcze jedną sprawę, to chcę zwrócić uwagę do finansowania do powiatu. Bardzo sprytnie powiat to robi, bo tak. Do szpitala gminy nie ma jak odmówić, no bo z całego powiatu się ludzie leczą w szpitalu. Do dróg nie ma jak odmówić, bo drogi są na terenie gminy. Ale czy powiat tam trochę przeanalizował te wydatki budżetowe u siebie, gdzie by można tam cięcia zrobić, to jest pytanie, nie ma tu dzisiaj radnych powiatowych, ale do radnych powiatowych, bo może tam jakieś oszczędności w innych działach czy rozdziałach by się znalazły, żeby wesprzeć tam więcej do tego szpitala. Ja sądzę, że pierwsza sesja w lutym, będą drogi powiatowe i będzie starostwo zaproszone. Można? A ja panu Edwardowi odpowiem, że chętnie panu podrzucę taką krótką informację na temat finansowania. Jak wygląda finansowanie powiatu, a jak wygląda finansowanie gminy. Dobrze, chętnie przyjmę. W ostatnim narodzie serce z pani Giera, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie czysto techniczne. Jak w tym miesiącu wygląda wypłata diety? Bo w ubiegłym roku mieliśmy też komisję, mieliśmy sesję czyszczącą. Wracamy do domu, na 2 godziny jest telefon, że pani Ewa musi zamknąć rok i trzeba przyjechać dietę. Dzisiaj jest wypłata. Więc trzeba dzisiaj odebrać. Koniecznie dzisiaj. No, żebyśmy nie wracali do domu. Zamykamy rok. Przyda się na sygnestrę. Serca Polski, ostatnio, najnowszy teraz. Jest właśnie o dotacjach na straże. Co daje pan z drugiej przeczytaj to, ostatnio. Gdzie? I ludźmi rozmawiam w tych przychodniach, gdzie się chodzi prywatnie. Ile mamy w Sochaczewie okulistów? W szpitalu pokażcie mi okulistę. A ile jest prywatnych? Prywatnych jest na każdym kroku gdzieś nie ruszy. Ile jest specjalistów prywatnych, chirurgów, innych, radiologów, ginekologów, urologów? Ile jest prywatnie i dzisiaj i bez długich kolejek później na nowe. Ja byłem teraz u profesora dr Kamiszkowany od spraw budżetowych i tarczycy, bo tutaj przyjeżdża do pani do Brzezowa, pisze, bo ty wiedział, ona, co ona może poradzić, nic. Tam pojechałem pierwszy raz, od razu. USG mi zrobił na miejscu wszystko. Pierwszy raz zapłaciłem wizytę, ale on mówi, proszę pana, dał mi kartkę, pan idzie, weźmie skierowanie, to skierowanie nam dostarczy. I w lutym już jak pan przyjedzie do mnie, już na Narodowy Fundusz. Potrzeba, ja pana tak przyszykuję, że pewnie wezmę pana na jod do Zgierza. Ale na Narodowy Wszystko Fundusz.
Można, można, a tutaj idźcie do okulisty, to cały czas prywatnie trzeba chodzić, bo nie ma już miejsca, nie ma się jak zapisać, bo już zajęte i tak dalej. Tak samo do tego kierunka się nie będzie. Chodzę już teraz na nowy fundusz. Raz zapłaciłem te prywatne. To co mnie tam się splątać ze szpitalem, nerwy psuć. Ja tam byłem dwa razy na izbie przyjeźdź. Trzy. To kochani, na tej wczorze to nerwy straciłem, jak tam szwagrało do tego, to w noc, całą noc, jak w nocy tam zawieziono, to leżał na takiej kozetce bez przykrycia, bez opieki, bez niczego. Nie było go kto przenieść. Tak jak stąd do tego zbiornika, tamtym korytarzem na zrobienie USG. Dopiero ratownik któryś mówi, to ja przewiozę tego pana. I bo nie było w to, chodzimy i nic, ani lekarza, ani pół dnia czekamy, że to pana nie dało się, bo nie przyszedł lekarza. Proszę to utrzymać, za to, że ja nie kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. No to wstrzymać. Wojsko kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Ci co czytali. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że pan pójdzie się. Proszę Państwa, ja chciałbym podziękować za ten rok 2017, bo jak było, tak było, ale udało się wiele środków pozyskać i sporo rzeczy zrobić. I teraz podsumowując ten cały rok, to zrobimy po nowym roku, bo jeszcze jak wiecie Państwo, będzie to taki rok podsumowania obrachunkowy dopiero później, ale dziękuję za te przyjęte uchwały, za realizację. No i życzę wszystkiego najlepszego w 2018 roku. Pozwolicie, że ja w imieniu własnym, a także całej Rady życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego w tym 18 roku, spełnienia marzeń i sukcesów w życiu osobistym. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, spotkanie będziemy mieli w grudniu. Zależy, jak się z niego wchodzi. Pesymistycznie, to się nie będzie lepiej. Trzeba być optymistycznym, optymistycznym, na wesoło. Najważniejsze, żeby zdrowy. Odbierzcie należności, żeby nie zapomnieć. Tak, ale niektórzy mają na konta, to będzie też zapomnieć.